Jestem legendą to świetny postapokaliptyczny film z Willem Smithem w roli głównej, wcielającym się w mężczyznę, który przeżył śmiertelną pandemię. W alternatywnej przyszłości w 2009 roku genetycznie zmieniony wirus mający leczyć raka, mutuje z katastrofalnymi konsekwencjami. Do 2012 roku wirus zabija większość światowej populacji, a ci, którzy przeżyją infekcję, stają się bardzo agresywnymi nocnymi stworzeniami zwanymi jako Dark Seekers. Robert Neville jest odporny na straszliwego wirusa i jako ostatni człowiek, który przeżył w Nowym Jorku, stara się znaleźć na niego lekarstwo. Jedynym towarzyszem Neville'a jest owczarek niemiecki o imieniu Samantha. Stworzenie tego filmu wymagało ogromnej pracy wielu osób i nie zabrakło związanych z tym ciekawostek. W tym odcinku opowiem wam pokrótce o inspiracji dla tej produkcji, o różnicach pomiędzy powieścią a filmem oraz parę ciekawostek o samym filmie z za kulis. Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami oraz do zostawienia łapki w górę i podzielenia się w komentarzu swoim zdaniem na temat filmu Jestem legendą. Na początku kilka zdań o inspiracji dla filmu oraz o różnicach pomiędzy powieścią a samą produkcją. Jestem legendą to trzecia adaptacja powieści Richarda Matsona o tym samym tytule. Poprzednie wersje filmowe to Ostatni człowiek na ziemi z 1964 roku oraz Człowiek Omega z 1971. Film z 2007 roku, oprócz powieści, opierał swój scenariusz również na niektórych fragmentach filmu Człowiek Omega. Richard Matson wpadł na pomysł napisania powieści po obejrzeniu "Drakuli" z 1931 roku, gdy był jeszcze nastolatkiem. Pomyślał wtedy, że jeżeli jeden wampir może przerazić tak wielu ludzi, to co by było, gdyby cały świat był pełen tych krwiożerczych potworów. Jestem legendą, różni się od powieści kilkoma istotnymi szczegółami, poczynając od potworów, które poznajemy na ekranie. W powieści zarażeni ludzie zmieniają się w wampiry i tak są opisywane przez cały czas. Wykazują również objawy identyczne jak w przypadku klasycznych wampirów, czyli niechęć do czosnku i krzyży, brak lustrzanego odbicia, ekstremalną wrażliwość na światło oraz pragnienie ludzkiej krwi. Jeżeli chodzi o film, jestem legendą, to ekipa oraz obsada zawsze podkreślają, że Dark Seekers nie są wampirami ani zombie. Są to po prostu zwykli ludzie, jednak zarażeni tajemniczym wirusem, który spustoszył całą ziemię. W powieści również pojawia się pies, ale nie jest tak wiernym towarzyszem głównego bohatera, jak widzimy to w filmie. Pies z powieści jest bezimiennym przybłędą, którego Neville spotyka mniej więcej w połowie powieści. Podobnie jak w filmie, odgrywa on jednak ważną rolę we wpływaniu na stan umysłu Neville'a, jednak w powieści pojawia się zdecydowanie rzadziej. Inną znaczącą różnicą pomiędzy wydaniem książkowym a filmowym jest zakończenie. W kinowym wydaniu Jestem legendą, Neville poświęca się, gdy on, Anna i Itan zostają uwięzieni w jego laboratorium przez potwory. Po odkryciu lekarstwa, nasz główny bohater oddaje go Annie, i mówi, żeby odnalazła innych ocalałych i podzieliła się z nimi wiedzą na temat antidotum. Gdy Anna wraz z Itanem bezpiecznie opuszczają laboratorium, doktor Neville detonuje granat, dzięki czemu odcina drogę pościgu zarażonym, jednak sam również traci życie. W powieści natomiast Neville zostaje wzięty do niewoli przez inteligentne wampiry, które tworzą nowe społeczeństwo na ziemi. Mężczyzna ma zostać stracony za zamordowanie niezliczonej liczby członków nowego wampirzego społeczeństwa, ale w niewoli postanawia popełnić samobójstwo. Zanim umiera, zdaje sobie sprawę, że dla wampirów to on sam jest potworem. Choć w filmowym, jak i książkowym zakończeniu główny bohater odbiera sobie życie, to jednak kontekst sprawia, że jego poświęcenie wydaje się zupełnie inne w obu przypadkach. W alternatywnym zakończeniu filmu, które możemy znaleźć na niektórych wydaniach DVD, kiedy trójka bohaterów jest uwięziona w laboratorium, Neville zdaje sobie sprawę, że potwory nie są tak bezmyślne, jak myślał. Rozumie, że przywódca Dark Seekersów próbuje tylko uratować kobietę, na której on eksperymentuje. Chociaż nie jest to powiedziane, wygląda na to, że Neville zdaje sobie sprawę, że dla Dark Seekersów jego eksperymenty były równoznaczne z morderstwem. Ryzykując swoje życie, Neville oddaje kobietę, a Dark Darkseekers zostawiają go bez szwanku. Neville następnie opuszcza Nowy Jork z Anną i Itanem w nadziei na znalezienie innych ocalałych. To alternatywne zakończenie, o którym wam teraz opowiedziałem, miało pierwotnie być tym głównym, jednak publiczność testowa nie była z niego zadowolona. W innych dodatkowych materiałach, które nie znalazły się jednak w filmie, twórcy dokładniej pokazali jak Neville zapoznaje się z Anną i Itanem. Nakręcono jeszcze więcej scen całej trójki wędrujących po Nowym Jorku, ale nie weszły one do żadnej wersji filmu ze względu na ostateczną długość filmu. Teraz kilka ciekawostek z zakulis filmu jestem legendą. Reżyser początkowo chciał, aby potwory zostały odegrane przez prawdziwych ludzi. Do tego celu zatrudniono około 50 tancerzy oraz ludzi zajmujących się zawodowo parkurem, pomalowano ich jasną farbą, aby wyglądali bardzo blado, jakby nigdy nie mieli kontaktu ze słońcem. Jednak Francis Lawrence powiedział, że na pierwszych nakręconych ujęciach wyglądało to tak, jakby po mieście biegała banda półnagich mimów. I choć myśl o byciu ściganym przez grupę mimów może u niektórych wzbudzać niepokój, to jednak twórcy podjęli decyzję o zastąpieniu ludzi efektami cyfrowymi. Wcześniej zatrudnieni tancerze i sportowcy zostali wykorzystani do odtworzenia ruchów, które zostały później komputerowo przechwycone i stworzono na ich bazie wzór poruszania się cyfrowych potworów. Ostatecznie reżyser i tak nie był do końca zadowolony z efektu końcowego. W wywiadzie po filmie ujawnił, że gdyby mógł zrealizować go po raz kolejny, to raczej widzowie nie widzieliby Dark zbyt często, bo ukrywałby ich bardziej w cieniu, aby byli nieco bardziej tajemniczy. Will Smith, przygotowując się do roli, spędził sporo czasu na rozmowach z pracownikami Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, aby dowiedzieć się jak najwięcej o możliwościach rozprzestrzeniania się wirusa i jego wpływie na świat. Teraz ta chyba najfajniejsza część, bo nie można nie poświęcić czasu dla jednego z ulubionych przez widzów bohaterów, a dokładnie o suczce Samancie, która towarzyszyła doktorowi Neville'owi przez cały film. Praktycznie każdy, kto obejrzy jest tym legendą, zakochuje się w uroczej suczce wiernej towarzysce Roberta. W rolę sam wcieliła się suczka owczarka niemieckiego Ebi. Ebi została znaleziona w hodowli w Kalifornii przez filmowego tresera zwierząt Steve'a Berensa, tuż na kilka tygodni przed zdjęciami. Suczka nie miała wcześniej żadnego szkolenia, więc przygotowanie do filmu zajęło jej około miesiąca bardzo intensywnego treningu. I mimo tego, że bardzo szybko przyswajała wiedzę i nabywała nowe umiejętności, to niestety bardzo ciężko było zachęcić ją do aportowania. Na planie mocno przestrzegano zasady, według której nikt poza Treserem i Willem Smithem nie może bawić się z psem podczas produkcji. Pod koniec kręcenia został on więc zasypany uściskami i pieszczotami przez wszystkich członków załogi. Will Smith i Abby udawali się na swego rodzaju randki zorganizowane przez ich trenera, aby przyzwyczaić dwójkę aktorów do siebie. To była wielka sprawa dla Smitha, aby otworzyć swoje serce na Abby, ponieważ nie pozwolił sobie zbliżyć się do żadnego psa, odkąd tragicznie stracił swojego własnego, gdy miał około 9 lat. Te nietypowe randki sprawdziły się doskonale, dzięki czemu można wyczuć z ekranu więź między sam i Robertem. Na koniec odcinka zostawiłem kilka pisanek i odniesień, które możemy znaleźć w dziele Francisa Lawrence'a. Billboard filmu Batman i Superman został dodany jako odniesienie do innych dzieł, gdy filmowcy próbowali wymyślić fikcyjny film, który jednak mógłby pojawić się w przyszłości. Jednak nie wpadli na akurat ten pomysł znikąd. W 2002 roku Akiva Goldsman, współautor i producent Jestem Legendą, pracował nad scenariuszem do filmu Batman kontra Superman. Film został jednak odwołany na rzecz oddzielnych filmów o przygodach superbohaterów. Data widniejąca na wspomnianym wyżej billboardzie to 15 maja 2010 roku, czyli prawie 6 lat przed prawdziwą premierą filmu o człowieku ze stali i nietoperzu. Niektórym może się wydawać, że twórcy prawdziwego filmu ściągnęli logo od tego, które widzimy w Jestem Legendą. Są one uderzająco podobne, jednak w rzeczywistości oba są nawiązaniem do tego, które pojawia się w serii komiksów od 2003 roku, czyli na 4 lata przed premierą omawianej przeze mnie produkcji. Wypożyczania filmów do której uczęszcza Neville jest kolejnym ważnym elementem pomagającym wyjaśnić w jaki sposób Neville utrzymuje zdrowy rozsądek po latach bez kontaktu z ludźmi. W ramach przygotowań Will Smith dużo rozmawiał z Elmerem Pratem, który był przetrzymywany w odosobnieniu podczas niesłusznego 27-letniego wyroku skazującego. Wywnioskował z tych rozmów, że najważniejsze jest stworzenie pewnego harmonogramu i przestrzeganie go. Jak pamiętamy z filmu, bohater chodził do wypożyczalni zawsze o tej samej porze dnia. To już wszystko, co przygotowałem na ten odcinek. Więcej krótkich ciekawostek znajdziecie u mnie na Instagramie, więc zachęcam do zaobserwowania. Zostawcie komentarz, co sądzicie o filmie Jestem Legendą i czy z niecierpliwością czekacie na jego kontynuację, która podobno ma się wkrótce pojawić. Dzięki za obejrzenie odcinka i do usłyszenia w kolejnym.